Cześć, z tej strony wujek Timo, następne wydarzenie. Nie będę robił już tych wideo, nic się nie będzie działo takiego, ale mamy kolonię, która jest Dajutów. Jest niezależna kolonia Dajutów. I ktoś tu walczy już tą kolonię, więc to czerwone znaczy, są żołnierze. I oni są, próbują ich podbić właśnie Dajuci. Zobaczymy. Puścimy to. Jest walka. To nie ja się biję o to. To AI, czyli komputerowi, wysłali żołnierzy, żeby podbić tą populację. Nie. Atuk Pirate Raider. Atuk Pirate. Okej, to piraci ich atakują. Niedobrze. Procum Rebelling, czyli oni robią rebelię przeciwko naszym. Przeciwko nam. Bardzo źle. Mimo, że mają 0% podatku. Jaki jest nasz... Okej, wyślemy go do Procomu. Jest niedobrze. Brakuje nam surowców. Dobrze, ten jest na Terra, następny governor, który tylko będzie pomagał. Notabene, skoro wy robicie rebelię, no to... Resource shortages are hampering the growth of a colony, czyli jak brakuje surowców, no to jest problem. Więc może dajmy tutaj troszeczkę żołnierzy. No i obstawili już piraci, oni czekają. Czyhają na mnie. Okej, teraz jest, powinno być okej. Kolony, przepraszam, nie to. No właśnie, oni są bardzo niezadowoleni. Rebelling, więc to jest niedobre. Tak. Trzeba troszeczkę żołnierzy wszędzie dać. I to mi jebnie chyba teraz, jak będę miał tych żołnierzy, to mi jebnie teraz... ekonomia zupełnie. Zobaczymy. Okej, Ugnari powiedzieli, tak nas lubią, że będą Caribbean Spice. Chyba z nami trade, czyli będą z nami handlować. Wait, okej, fair trade u was. Czyli mamy Caribbean Spice. Caribbean Spice to jest coś fajnego, to jest taki super luksus, który bardzo podniesie nam w naszych koloniach. Luksusy bardzo dają nam szczęście, znaczy nasi ludzie bardzo będą uśmiechnięci. Natomiast... Rekorum ciągle są rebelianci, no niedobrze. Natomiast super luksusy bardzo nas uszczęśliwiają, więc zobaczymy dalej. Okej, ostatnia rzecz, co chcę sprawdzić, to jest nasz lider. Colony Happiness ma minus 1%, ale zaraz dojdziemy do zera i zaraz będziemy usprawniać go, więc nie ma co go... wymieniać na lepszego lidera. Okej, okay, happiness teraz mają plus 1. Widzimy to? Więc będziemy teraz, powiedział, coraz szczęśliwsi. Już Precum teraz są tylko niezadowoleni, już nie są rebeliantami. Więc jest okej. Brakuje nam surowców, brakuje nam wszystkiego. Nasza flota w ogóle nie ma paliwa. Więc brakuje nam wszystkiego. Cudownie, może zbudujmy trochę więcej konstruktorów. I ruszymy ich automatycznie nawet, żeby nam budowali. Ale spoko, to będzie w następnym odcinku.